Cześć moi drodzy, witam Was i zapraszam na moje zamówienie z katalogu z Oriflame numer 3. Jest on ważny od 8 lutego do 28 lutego, czyli niemal cały miesiąc. Jak możecie zauważyć, jesteśmy w trochę innym miejscu, a to dlatego, że wyjechaliśmy z Adrianem na walentynki. Walentynki są we wtorek akurat dzisiaj, kiedy nagrywam. A my tutaj jesteśmy od poniedziałku po południu. Dzisiaj we wtorek walentynki i jutro rano wracamy. No ale wiedziałam, że też będziemy troszeczkę na komputerach siedzieć, wiecie, gdzieś tam w wolnej chwili. No wiadomo, że też i spacerki, jakieś tam czytanie książek i wiecie, takie po prostu miłe spędzanie czasu, ale gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim też obowiązki. No i z tego powodu jechaliśmy i tak samochodem. Zabrałam ze sobą swoje zamówienie z Oriflame, bo wiedziałam, że tu będzie bardzo ładnie. I żal mi było nie wykorzystać takiego ładnego miejsca, żeby nagrać film. Pokażę Wam. Tutaj ja się śmieję, że to jest idealnie zrobiona taka miejscówka dla youtuberki. Bo już Wam pokazuję na szybko. Jest taka ładna lampa ozdobna. Też jak ją się włączy, to ona daje taki efekt zachodu słońca, takiego ciepłego światła, takie golden hour się robi, więc fajna też jest. A tu spójrzcie, takie krzesełko, małe biureczko przeszklone, akurat żeby rozłożyć kilka rzeczy, postawić kamerę. No i przede mną, ja mam taki widok, jak do Was mówię, czyli las, pola, zwierzaki, no ogólnie natura. Mam też piękne, naturalne światło dzięki temu. Także bardzo, bardzo przyjemnie. No i tak jak Wam mówię, wiedziałam, że tutaj tak będzie ładnie i chciałam to wykorzystać i nagrać ten film, także dzisiaj zamówienie z Oriflame w trochę innych okolicznościach. Bardzo mi się tutaj podoba i no, ogromna przyjemność nagrywać z takim widokiem, dla mnie przynajmniej, bo ja uwielbiam naturę, więc mi to sprawia dużą przyjemność. No dobra, zaczynamy. Pierwsze co to tutaj jest wypełnienie w kartonie, a na wierzchu pierwsza rzecz to taka nagroda. I szczerze przyznaję, że do końca nie wiem, o co tu chodzi, bo jak to mi się dołączyło do zamówienia, to było to nazwane jakąś tam nagrodą, coś z tymi szminkami, które pojawiły się w poprzednim katalogu. Pewnie kojarzycie te takie powiększające usta. Ja wtedy zamówiłam 3 sztuki, no i jakby to było opisane właśnie nagrodą za zakupy tamtych szminek. Nie wiem o co chodziło do końca, może ja to jakoś źle zrozumiałam. Ale właśnie coś o tych szminkach tam było napisane, także zobaczcie, tutaj dostałam taki zestaw 2 kosmetyczek, dostałam, no po prostu mogłam je zamówić w niższej cenie. I jest jedna mniejsza, taka beżowa, tutaj jest taki frędzelek do otwierania, tak się ona prezentuje, mniejsza, taka bardziej do torebki, natomiast druga jest troszeczkę większa, więc może można się tu spakować na jakiś tam może krótki wyjazd, drobiazgi jakieś popakować. Ta jest taka błękitna, taki błękit trochę z szarością zmieszany może. Taki. Więc 2 takie kosmetyczki w promocyjnej cenie jako nagrodę mogłam sobie zamówić. I nagrodami też były 2 zapachy, już Wam pokazuję jakie. Pierwszy to Infinita, ten mogłam zamówić z programu, z tego klubu super sprzedawcy, z najniższego poziomu brązowego. Ten zapach w promocyjnej, bardzo niskiej cenie, bardzo korzystnej. Żeby w ogóle korzystać, dołączyć do tego klubu, wystarczy robić zamówienie za przynajmniej 100 punktów. Między 100 a 199 jest właśnie poziom brązowy, ten najniższy i tam są różne produkty, które można jako nagrodę sobie zamówić w niższej cenie, więc ja się na ten brązowy poziom łapię i tutaj to. A druga rzecz to tego dnia, kiedy składałam zamówienie, od 50 punktów, jeżeli zrobiliście zamówienie za przynajmniej te 50 punktów, można było w promocyjnej cenie zamówić wodę perfumowaną Possess, tą podstawową wersję. Ja szczerze przyznaję, że za nią nie przepadam, ale jeżeli jest ona dostępna właśnie w takiej niskiej, dobrej cenie, to ją zamawiam, no bo wiadomo, że to później szybciej znajdę gdzieś tam kogoś chętnego, jak ona będzie troszeczkę tańsza, więc jak jest jakaś taka promocja, to się kuszę zwykle. Natomiast sama nie przepadam za tym zapachem, ale mam tutaj drugi zapach z serii Possess. Jest to wersja Absolute, też woda perfumowana w takim różowym opakowaniu i
To jest zdecydowanie mój ulubiony zapach z serii Possess i jeden z takich top, jeżeli chodzi o Oriflame. Piękny zapach i była na ten, na niego taka fajna oferta. Zamówiłam 4 sztuki łącznie, że chyba jak się dwie kupowało, to było trochę taniej. No to wzięłam sobie 4, bo naprawdę zapach jest piękny. Sama bardzo chętnie i bardzo często z niego korzystam, więc jak był w promocji, to zamówiłam więcej i może coś zostawię dla siebie, a jak nie, to na pewno znajdę nowych właścicieli, no, kogoś chętnego na zakup właśnie tej wody perfumowanej. No i właśnie ten zapach, który ja tak uwielbiam i który tutaj Wam polecam, czyli Possess Absolute, jest na stronie 34. W ogóle ta promocyjna cena tutaj jest akurat 85 zł dla klientów, natomiast oczywiście konsultanci mają jakieś tam oferty specjalne. Jeżeli nie widzieliście, to zajrzyjcie. No i jest pierwsza rocznica. Rok temu właśnie ten zapach pojawił się w sprzedaży. Jestem zachwycona nim, naprawdę. W składzie jest akord granatu, absolut asmantusa, akord bursztynowego drewna. Polecam serdecznie. Natomiast co do właśnie tej promocji. Jest tu napisane, że jest rocznica, rok wspierania kobiet. 155 tysięcy flakonów sprzedanych na całym świecie. No, i ja serdecznie Wam ten zapach polecam. Jeżeli no nie znacie jeszcze, to tutaj jest miejsce, żeby podszeć. Można, wydaje mi się, też próbkę zamówić. No, ale ja jestem wielką, wielką fanką tego zapachu, także idealnie. Dobra, kolejna rzecz, którą tutaj mam, bo tak zaczęłam od środka, po prostu chwyciłam to, co miałam pod ręką, bo mówiłam o tym jednym Possess, więc chciałam przejść też do drugiego. Natomiast oczywiście na samej okładce nowość, czyli 8 marca dokładnie, tak jak chcesz, tutaj można kupić sobie prezent już na marzec, na Dzień Kobiet, ponieważ pojawia nam się nowy zapach z serii Love Potion. Jeżeli oglądacie mnie regularnie, to pewnie wiecie, że Love Potion bardzo, bardzo lubię. Na pierwszym miejscu u mnie jest ten różowy, czyli Secrets. Na drugim miejscu na pewno ten podstawowy. I one tak się trochę biją chyba o to pierwsze, bo zależnie od mojego nastroju, to czasem bym wybrała ten czerwony, a czasem różowy. Uwielbiam oba. Nie do końca przypadł mi do gustu ten Midnight Wish. Tamten był dla mnie troszeczkę zbyt ciężki i no nie podobał mi się. A teraz pojawia się Sensual Ruby. Tutaj zaraz Wam powiem, co jest w składzie. Czerwone owoce jagodowe, akord rubinowej czekolady i drzewo cedrowe. Jest to woda perfumowana. Tak to wygląda w katalogu. No ładnie, ładnie się prezentuje. Cena teraz to 73 zł, ale tutaj jest taka informacja, że 15 zł taniej, jeżeli kupiliście w poprzednim katalogu próbkę tego zapachu, to teraz można go kupić za 58 zamiast 73. Natomiast oczywiście, jeżeli jesteście konsultantami w Oriflame, to, no to macie na zniżkę na ten zapach, także nie ma się co martwić. I zamówiłam 2 sztuki, jedna oczywiście na sprzedaż później, a jeden zapach dla mnie. Zobaczę tylko, czy kartoniki nie są jakieś uszkodzone, bo jak coś by było wgniecione, no to wolę wziąć dla siebie. Ale chyba oba wyglądają ładnie, więc otworzę i zaraz połamiemy. Tak jeszcze, a może bez folii. Bez folii Wam pokażę kartonik. Tak się prezentuje kartonik i powiem Wam, że bardzo ładny. Inny niż ten różowy, czy też ten czerwony, czyli Secrets albo podstawowy, bo ten jest matowy, a te napisy i te takie zdobienia tutaj ma jakby złote i to odbija światło. Pięknie to wygląda, naprawdę. Bardzo ładny sam karton jest. Okej, zaskoczenie. No i teraz flakon. No oczywiście kształt tego flakonu jest bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o tą serię zapachową, no to pewnie wiele osób kojarzy, bo jest to coś takiego, takie jakby jabłuszko, ale ta zatyczka jest taka aż niebezpieczna, bo można sobie wydłubać, nie wiem, oko i no, trzeba uważać. Ale okej, dół jest taki lekko różowy, taka magenta, nie wiem sama. Tutaj ono jest trochę zimne, bo było w samochodzie to zamówienie i trochę zmarzło. Ale dobrze, no tak wygląda. Sprawdźmy zapach. Jeszcze raz. Czerwone owoce jagodowe, akord rubinowej czekolady i drzewo cedrowe. Ogólnie brzmi to dosyć podobnie do tego zapachu Secrets, bo on też ma w składzie czekoladę, truskawki, natomiast wydaje mi się, że tamten jest taki trochę delikatniejszy, a że to będzie trochę bardziej intensywne. No ale sprawdźmy. Tak. Ten zapach, wydaje mi się, że czuć, że jest to Love Potion, natomiast
no jednak jest trochę bardziej intensywny ten zapach. Taki bardziej minimalnie cięższy, trochę bardziej słodszy, taki no tak jak czasem flakony sugerują zapach kolorystycznie, czyli jak coś jest w jasnych opakowaniach, to często będzie bardziej jakieś takie lżejsze, dzienne, kwiatowe. Na przykład niebieskie flakony sugerują wodne akordy. To tutaj ten ciemny flakon jednak też daje znać, że to jest troszeczkę bardziej intensywny zapach i rzeczywiście on jest taki słodki, bardzo kobiecy, dosyć intensywny, ale bardzo, bardzo ładny. No to dobra. Takie jest moje pierwsze wrażenie, wiecie, jak tutaj wącham ten zapach w tym momencie. Będę na pewno go dalej używać i zobaczymy, jak z czasem moja opinia, czy będę tak samo z niego zadowolona, jak z tych poprzednich wersji, czy bardziej, czy mniej, zobaczymy. Póki co jestem na tak. I dwie strony dalej mamy nowości, jeżeli chodzi o takie produkty do pielęgnacji. Mydełko, żel pod prysznic oraz krem do rąk. I co tu jest napisane? Na Dzień Kobiet, to oczywiście wszystko na 8 marca, upominkowy poradnik. I co? Są te trzy produkty, natomiast ja wybrałam sobie krem i to tylko z tego powodu, żeby poznać zapach, żeby wiedzieć, czy mi on odpowiada, czy nie, czy ta seria fajna, czy polecać. No i krem do rąk kosztuje 7 zł. Krem nawilżający odżywia i wygładza skórę dłoni. Jest tu coś napisane więcej? Nastrój dzięki wspaniałemu zapachowi bukietu kwiatów. Limitowana edycja na Dzień Kobiet. No dobra, wezmę sobie trochę tego kremu. Ładne ma to opakowanie całkiem, zaraz Wam pokażę z bliska. Taki delikatnie różowy kolor. Krem, opakowanie ma naprawdę ładne, takie miętowe z tymi kwiatuszkami. Całkiem, całkiem fajnie się to prezentuje. I konsystencja dosyć lekka. No nie wiem. Na razie, no, rzeczywiście taki kwiatowy zapach. Pachnie trochę jak taki charakterystyczny zapach ma kwiaciarnia. To ma taki minimalnie, no taki trochę podobny zapach. Może kojarzycie, jak są takie kwiaciarnie malutkie, gdzie jak się wchodzi, to od razu czuć taki charakterystyczny aromat. Nie wiem czego, czy to jest mieszanka kwiatów, czy też jakieś spreje do tych kwiatów. Ale to ma podobny zapach rzeczywiście. Dobra, jest taki dosyć rzadki i nie wiem, chyba trochę za dużo nałożyłam, bo smaruje i smaruje i tak jakoś chwilę mu schodzi, żeby się wchłonąć, więc chyba trochę za dużo. Ale zaraz zobaczymy. Może jak się wchłonie, to ta skóra będzie taka miękka, przyjemna. I znowu dwie strony dalej, akurat tak się złożyło, że jeżeli kojarzycie tą kolekcję produktów Essence & CO, oni tam zwykle wypuszczają kolekcję zapachową, serię zapachową, która składa się z dwóch produktów, czyli krem do rąk i dopasowany do tego balsam do dłoni. Krem do rąk, to jak tam, żel do mycia dłoni czy też ciała w jednym opakowaniu, a w drugim jest balsam lub krem do rąk. Macie, prawda? No więc teraz można zakupić takie uzupełnienie, mydło do rąk, wkład uzupełniający. Jeżeli macie najpierw ten flakonik z pompeczką i po prostu zużyjecie to, nie trzeba kupować znowu tego produktu za tam 26 zł. Można po prostu dokupić wkład za 20 i wtedy macie trochę taniej. Cały czas to bardzo ładnie wygląda, bo te zestawy rzeczywiście na umywalce, w łazience szczególnie, tak naprawdę ładnie się prezentują. Więc fajnie by było, gdyby wypuścili też te uzupełnienia w innych zapachach, bo akurat ten też mam, to jest cytryna z werbeną i mam to w domu. Natomiast są też inne zapachy, które bardzo mi się podobają, między innymi ten taki śliwkowy, który ostatnio wyszedł. To fajnie, jakby do niego też były takie wkłady uzupełniające. Także ogólnie pomysł bardzo mi się podoba, fajnie, że nie trzeba kupować cały czas nowych butelek, tylko można te wkłady. No i zamówiłam sobie, szczerze przyznam, że tak w katalogu, jak to stoi obok tej butelki, to ja myślałam, że to będzie troszeczkę większe, natomiast tak się to prezentuje, jest troszeczkę trochę większe niż dłoń. No i to jest 300 ml, więc no oczywiście ta informacja była tutaj w katalogu, ale wiecie, to po prostu to zdjęcie sugerowało mi, że ten wkład jest trochę większy. Ale fajnie, cieszę się po prostu, że wpadli na coś takiego. Jest tu napisane na opakowaniu, że mamy 76% mniej plastiku niż w tej butelce. Czyli o tyle mniej zużytego zostało plastiku, żeby wytworzyć to opakowanie, niż tamto z pompeczką. Także bardzo fajnie. I powiem Wam, że ja mam tutaj jeszcze jeden zapach, za chwilę Wam go pokażę. A konkretnie nowość też z poprzedniego katalogu,
czyli zapach Sophie Ver Ecstatic, damski i męski jest tutaj oczywiście, natomiast ja zdecydowałam się na dwie sztuki damskiego. Proszę, tak wygląda kartonik. Moje pierwsze wrażenie możecie obejrzeć w poprzednim filmie, a po takim dłuższym czasie powiem Wam, że bardzo lubię ten zapach, korzystam z niego ostatnio regularnie, jest dosyć intensywny, więc nie zawsze mi pasuje, ale jak gdzieś tam wychodzę wieczorem albo no wiem, że nie będę siedziała w jakimś takim zamkniętym pomieszczeniu, gdzie jest bardzo ciepło i mogłabym zadusić siebie i ludzi, no tylko nie wiem, jakieś takie wyjścia bardziej, gdzie się będę więcej przemieszczać, to wtedy mi bardziej pasuje ten zapach teraz. Po prostu takie mam upodobania. Ale co Wam powiem, jedna rzecz mnie strasznie zdenerwowała w nim. Zatyczka zdejmuje tą taką obręcz wokół atomizera. Postaram się Wam to pokazać na przykładzie tego zapachu. Zatyczka, tutaj też coś, ta zatyczka ciężko schodzi. I tam jest taki problem, że też jak się zatka raz, to potem bardzo ciężko jest mi zdjąć korek. A jak go zdejmuję, to niemal za każdym razem zdejmuje mi się nie ten koreczek tutaj, który się naciska, tylko tą obręcz tu dookoła. No i to jest drażniące, bo później ja, jak nie zauważę, wiecie, zdejmę, popsikam się i chcę zatkać i nie zwrócę uwagi na to, że to się zdjęło, to potem ta obręcz, która zostaje w zatyczce niestety, ja to wkładam, naciska mi się atomizer i perfumy psikają mi do korka, więc przez to też się marnują. No i nie podoba mi się to, będę musiała, nie wiem, to jakoś tam kombinerkami chyba pościskać, spróbować jakoś naprawić, no bo niestety marnuje mi się przez to zapach, zużywa się do korka i no jest to niepotrzebne. I nie wiem właśnie, czy to jest tylko mój egzemplarz ma coś takiego, czy coś tam poszło przy produkcji, nie tak? W każdym razie, jeśli chodzi o zapach, bardzo mi się podoba. Jest tutaj w składzie pigwa, orzech laskowy i olibanum. I możecie tu zobaczyć, jest promocja, na dole strony jest tu napisane, że jeden zapach za 65 zł, a jak kupicie dwa, to każdy będzie za 53 zł, więc no bardziej się opłaca kupić dwie sztuki. No a przypominam, że jeszcze konsultanci mają dodatkowe 20% zniżki, więc zdecydowanie opłaca się, fajna cena. Wzięłam sobie właśnie dwie sztuki tego zapachu damskiego. Także powiem Wam, że w tym zamówieniu niemal same hity dla mnie, no bo Love Potion, które uwielbiam, tutaj mamy nową wersję. Następnie Possess Absolute, cudowny, cudowny zapach, po prostu myślę, że spokojnie łapie się w top 3 dla mnie, jeśli chodzi o Oriflame. No i ta niedawna nowość, czyli Sophie Ver Ecstatic, też bardzo, bardzo ładny. Więc to już wszystko, jeśli chodzi o ten katalog, jeżeli chodzi o to, co ja wybrałam. Przelecę sobie tutaj szybko jeszcze te strony, żeby Wam dać znać, czy coś, na coś jest fajna cena, jakaś promocja, coś, co rzuci mi się w oczy, a po prostu się nie zdecydowałam, bo na przykład już to mam. Na samym początku katalogu zestaw ampułek z Novage za 73 zł, jeżeli wydacie w katalogu 69 na zakupy. I to są ampułki, które w składzie mają peptydy i normalnie one kosztują 145 zł, natomiast właśnie jeśli wydacie te 70 na inne produkty z katalogu, to możecie je kupić za 73 zł. Jeżeli ktoś z Was może miał ten kosmetyk, może go ktoś stosował już, bo tutaj jest taka kuracja na tydzień, 7, tak mi się wydaje, tak, że 7 ampułek, więc na 7 dni. Gdyby ktoś z Was już to miał i przetestował, to dajcie znać w komentarzu, jak Wam się ten produkt sprawdził, co dał na skórze, jaki efekt. Jestem naprawdę ciekawa. Podobna oferta jest też tutaj dostępna, jeżeli chodzi o zestaw 7 par kolczyków, czyli też trzeba wydać 69 zł i wtedy taki zestaw możecie kupić sobie za 23. No i w składzie zestaw 7 par kolczyków są one ze stopu cynku, stal, nierdzewna, mosiądz, szkło, akryl. Taki mamy zestaw, takie są w środku. Ładne, takie delikatne, malutkie, dosyć eleganckie mi się wydają. No i za 23 zł, jeżeli lubicie oczywiście takie kolczyki i spełnicie ten warunek, to może akurat Was to zainteresuje. Następnie balsamy Tender Care, ten klasyczny oraz nowość z poprzedniego katalogu, czyli wersja z marakują. Oba są tutaj za 10 zł, także fajna cena. No i oczywiście warto przetestować nowość, poznać ją, ale też klasyka, jeżeli lubicie, a może chcielibyście sobie kupić, to cena jak najbardziej korzystna teraz. Coś, co mnie akurat smuci, przyznaję, i zastanawiałam się nad kupnem tego kosmetyku. Mam jeszcze jedno opakowanie. Jednego używam teraz, a drugie mam w zapasie. Natomiast nie wiem, jeśli to faktycznie będzie wycofywane, to będę musiała no, szukać, patrzeć gdzieś tam jeszcze po gazetkach wyprzedażowych
i pewnie sobie dokupić, ponieważ jest to ta seria Novage balsam do cery z wypryskami Breakout Defense. On kosztuje tutaj w katalogu 68 zł. No i niestety ma wykrzyknik ostatni raz w katalogu. No trochę słabo dla mnie, bo uwielbiam ten produkt. Ja jak zawsze mam jakieś wypryski gdzieś tam, nie wiem, no albo wiecie, jestem przed okresem, albo jakiś taki stresujący czas i mnie wysypuje, albo się najem czekolady, która niestety w moim wypadku sprawia, że mam jakieś tam nieładne rzeczy się pojawiają, no to wiadomo, ja powyciskam wszystko, rozdrapę tą twarz i żeby to wszystko się na koniec dnia goiło, bo oczywiście potem patrzę w lustro i jestem załamana, no to żeby to się goiło, to sięgam właśnie po tą emulsję, bo to jest takie trochę jakby coś pomiędzy kremem a serum i to przepięknie przyspiesza gojenie skóry. Jakby on w ogóle, ten produkt nie jest wysuszający, przynajmniej dla mnie. Ja nie widzę, żeby te wypryski stawały się takie, wiecie, zasuszone i nie wiem, tam skóra z nich schodziła i się wtedy goją. Tylko po prostu jakby tak łagodzi tą cerę i przyspiesza gojenie ich, nie wysusza mi skóry, no po prostu świetnie mi się sprawdza. Więc szkoda po prostu, że jest wycofywany, ale tak jak Wam mówię, zobaczę, czy on będzie gdzieś tam może w następnych katalogach na jakiejś wyprzedaży jeszcze gdzieś, no bo szkoda mi po prostu. Jak coś polubię i mi się sprawdza, to muszą wycofywać. Powiem Wam, że jak tak sobie tu przewijam ten katalog, to sporo jest takich niezłych cen na pojedyncze produkty, jakieś zestawy kosmetyków. No nie wiem, tak na przykład pokażę Wam tutaj z pielęgnacji, z tego Love Nature, krem do rąk, balsam Tender Care i maseczka w płachcie za 25 zł, takie trzy kosmetyki. A kilka stron dalej, znowu następny zestaw, jeśli chodzi o te produkty Milk and Honey. Także jest tutaj kilka takich rzeczy w fajnych cenach, w zestawach właśnie. No ale to musiałabym robić od razu przegląd prawie całego katalogu, żeby Wam to wszystko pokazać. Tutaj też są też szminki, o których wspomniałam, które pojawiły się w katalogu poprzednim i powiem Wam, że regularnie rzeczywiście z nich korzystam. Uważam, że to takie mrowienie, takie chłodzenie tych ust jest takie bardzo krótkotrwałe. Nie widzę jakiegoś specjalnego powiększenia ust, natomiast ja używam sobie brązową konturówkę na kontur ust, a środek wypełniam tą taką najjaśniejszą szminką, co się tak martwiłam, że a taka jasna, że nie będę jej pewnie używać, a skończyło się to tak, że użyłam jej najwięcej, bo właśnie ona mi tak fajnie rozjaśnia środek ust i wychodzi mi ładne ombre i to jest ten kolor Amber Nude. Także jeżeli też lubicie taki efekt ombre na ustach sobie robić, to polecam. Naprawdę ładnie wygląda. No co prawda jest to kremowa pomadka, która nie jest jakaś tam super trwała, ale ja akurat tam lubię mieć coś takiego kremowego, nawilżającego na ustach, żeby nie były zbyt suche. Oczywiście jeśli nie idę na jakąś tam imprezę czy ważne wydarzenie, gdzie zależy mi też na trwałości, więc jak dla mnie te nowe szmineczki są całkiem fajne. Miałam to już pominąć, ale mówię, dawno nie wspominałam Wam, a to jest mój mega ulubieniec, czyli kosmetyczka. Ona jest tutaj, to jest strona 130. Kosmetyczka kosztuje 45 zł i bardzo, bardzo ją lubię, bo jest to taki klasyczny, nieduży, nie jakiś taki ogromny, ale no taki klasyczna wielkość, normalny kształt, taki bardzo popularny. Natomiast, jeśli tu może zauważycie, on na pokrywce ma taką część, w którą można sobie wkładać pędzelki, więc jak jedziecie na wyjazd i pakujecie sobie jakąś tam kolorówkę i pielęgnację do kosmetyczki, to te pędzle nie latają Wam między tymi kosmetykami, nie zgniotą się, nie odkształcą, bo właśnie wkłada się je w te przegródki na tym wieczku i są bezpieczne, dobrze się trzymają. Jak nie zabieracie zbyt wielu pędzli, to jeszcze można tam powkładać sobie jakieś kredki, tusze do rzęs i to wszystko fajnie się w jednym miejscu trzyma. Ja uwielbiam tą kosmetyczkę, mam chyba ze dwie. Na wszelki wypadek, jakby, nie wiem, jedna by się ubrudziła, to wtedy zabieram tą drugą ze sobą. Super, naprawdę polecam, bardzo fajna kosmetyczka. Przedostatnia strona katalogu to krem do twarzy, przeciwstarzeniowy krem Diamond Cellular. Jest tutaj napisane, że drobne linie i zmarszczki są mniej widoczne i potwierdza to 71% ankietowanych. Kremu jest 50 ml i w tym katalogu kosztuje on 45 zł. Natomiast oczywiście, nawet jeśli to jest taka promocja, widzicie, na dwie strony, bardzo
wyróżniona, to nadal konsultantki oraz konsultanci mają te 20% zniżki dodatkowo, także gdyby ktoś chciał kupić sobie na przykład krem ze zniżką, a nie jesteście w Oriflame, to zapraszam do mojego zespołu. W opisie macie linka, jak dołączyć. Wystarczy tam wypełnić prostą ankietę i po wszystkim, a będziecie mieć zniżkę na całe zakupy z katalogu. Także zapraszam. I jeszcze na sam koniec najlepsza cena w roku, czyli co to są? Antyperspiracyjne dezodoranty w kulce, damskie oraz męskie, 3 damskie, 3 męskie za 9 zł każdy. No i tak jak mówiłam, na wszystko jest jeszcze te dodatkowe 20%, jeśli jesteście w Oriflame. I to już koniec, szybko tylko Wam zrobię tutaj podgląd, jak będzie wyglądał następny katalog, ale to za jakiś czas będziemy sobie oglądać jakieś tam nowości, ciekawostki. Póki co kończę, idę się cieszyć tym tutaj wszystkim, co mnie otacza. Więcej z tego będzie we vlogu. Wydaje mi się, że vlog będzie po tym filmie. Chyba tak, więc wydaje mi się, że tak będzie. Także już wkrótce zapraszam Was na vloga z tego pięknego miejsca. Będziecie mogli zobaczyć, jak spędziliśmy tutaj fajnie czas, bo jest bardzo przyjemnie. Co prawda nie pokazuję tutaj różnych rzeczy takich bardziej przyziemnych, jak oglądanie serialu, czy pewnie jakieś tam spacery, ale po prostu będzie vlog jakiś taki mini. Już niedługo. Ja Wam już teraz dziękuję za ten film. Przypominam, kto chciałby dołączyć, to oczywiście zapraszam do opisu tego filmu. A kto już jest w Oriflame, to piszcie koniecznie w komentarzach, co Wy tym razem sobie zamówiliście z tego katalogu numer 3. Czy zdecydowaliście się na tą nowość w pięknym kartoniku? Czy może niekoniecznie ona Was zainteresowała? W ogóle, no, co tam Wy zamówiliście? I tyle. Dziękuję Wam bardzo za spędzony tutaj razem czas. Widzimy się już wkrótce. Przesyłam Wam buziaczki. Pa, pa!